świetny dowód. Pan Elon Musk obiecał, że kończy z cenzurą na Twitterze i będzie wolność teraz. I wolność teraz. Od razu mu reklamodawcy odeszli, no bo to wiadomo, że korporacje wtedy nie będą ładowały reklam i Twitter będzie deficytowy. To już pierwsze problemy się pana Muska zaczęły. A drugi problem to to, że na terytorium Unii Europejskiej rzucą kłody pod nogi panu Tuskowi, bo wiecie, teraz Twitter staje się bardziej antysystemowy. Teraz treści przeciwko niektórym politykom rządzącym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przechodzą, kiedyś nie przechodziły, tak jak był Twitter w dobrych rękach, to nie przechodziły, a dziś już jest większa krytyka, no i jest, proszę Państwa, reakcja wolnościowców z Unii Europejskiej, że dobrze, panie Musk, pan ma tego Twittera, pan może działać i tak dalej, ale musi pan wprowadzić moderatorów, zespoły ludzi, potężne zespoły ludzi, którzy będą sprawdzali treści, czy one czasami nie są przestępcze. Profesor, no od takich rzeczy to zawsze sądy były, po to są sądy, a tu się okazuje, że takim posunięciem Unii Europejskiej sprawią, że utrzymanie Twittera na terytorium Unii Europejskiej stanie się niemożliwe. Nagle znajdą się jacyś sabotażyści, którzy będą specjalnie kontrowersyjne treści oszczercze, kłamliwe publikowali i ci moderatorzy, oni nie nadążą tego publikować. To przecież musi być armia ludzi zatrudniona, a to kosztuje. Więc już widzimy, jaka jest wolność słowa. Poprzedni Twitter był dobry, a ten już nie jest dobry.